no bo musi być upomnienie, dwie minuty, ależ teraz i tak dalej, i tak dalej. A tutaj od razu trzeba było gracza. Kirył Łazarow, bramka, 4-2. Nie poradził sobie Espen Christensen. Myrol grają w sektorze centralnym. Łazarow, 10 metr! O, może czasami łatwiej nawet niż z 7 metra. Kirył Łazarow, 3 bramki na 4 rzuty. Jedyny nieskuteczny to był ten z karnego. No teraz dystans. Kontakt z obrońcą, prawda? Zbudzający szacunek. Nie gra Havard Twenten, który był królem strzelców na Mistrzostwach Świata w 2011 roku w Szwecji. A teraz Kirill Łazarow. No, jeśli on będzie miał dzień, to Norwegia może mieć problem. 4-5 Łazarowa, fenomenalna skuteczność. No i nie gra, żeby kończyć tą plejadę. Dobrotowi. Freeback zbieg teraz na pozycję drugiego obrotowego. Też ma to spłaszczyć strefę, zrobić troszkę miejsca dla Kirilla Łazarowa. No i, no i to się udało. A jest Peszewski na kole. Myślałem, że będzie rzut. I rzuca Kirill Łazarow. No, ma wreszcie swój dzień. Ten jeden z najlepszych przecież leworęcznych piłkarzy na świecie. Jak chodzi o procent skuteczności. Kirill Łazarow. Nie, bramka. O, to już jest jego 7 bramka. Przed przerwą, jak będzie teraz? Łazarow! No, zaczarował teraz Christensena. Rzut karny. Że to była taka bardziej kreacja aktorska. Kirill Łazarow! Znów bezbłędnie, 19-15. Ale ciągle ta sytuacja bardzo obiecująca, no tak nie używając wielkich słów, bardzo obiecująca dla Macedonii. A jak mają Kiryła w takiej formie, to są w stanie dokonywać rzeczy wielkich. 10-11. W porządku, natomiast do takich zagrań przyzwyczajony nie jest. Kirill Łazarow! Pokonany Christensen. 11 bramka na wciąż fenomenalnej skuteczności. Ten koszulkę, gdyby to tylko mogło w czymś pomóc. Macedonia przy ogłuszającym dopingu także polskich kibiców. Popatrzmy. Goczegorgieski. Łazarow. Bribak, no logika podpowiada, że Kirill Łazarow, ale może nie. Czy będzie zatrzymany zegar? O, długo nie jest. Łazarow, blok, będzie remis. Będzie remis, tak jest. Mamy remis po 31. Macedonia bez zwycięstwa, ale myślę, że mają prawo być dumni Macedończycy. A dla Norwegii to też nie jest bez znaczenia. Ten Pułow w pełni zasłużenie. 11 bramek w tym meczu, 3 asysty w meczu, który kończy się remisem 31-31. No i mamy nadzieję, że to jest wstęp do wielkich.